Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie 89. odcinek z gry LEGO Marvel Super Heroes 2. Jesteśmy już coraz bliżej osiągnięcia 100% w tej grze, no ale pozostało nam jeszcze wykonać 15 wyzwań, za które będziemy dostawać albo nowych bohaterów, albo pojazdy, więc zobaczymy, co takiego jeszcze uda się do końca gry odblokować. Przejdźmy sobie zatem do kolejnych wyzwań. Niektóre oczywiście już na przestrzeni całej serii udało mi się ukończyć. Na przykład tutaj mamy I kto tu rządzi? Kiedy to musiałem pokonać każdego bossa w Chronopolis, no to praktycznie naturalnie mi się zaliczyło, kiedy przechodziłem kolejne regiony na 100%. Niektóre wyzwania udało się też przy okazji zrobić w niewielkiej części, tak jak tutaj podwodny mściciel, gdzie musimy przepłynąć przez każdy pierścień ryb. I mamy 10 takich pierścieni w całym Chronopolis. Nie są to oznaczone lokacje na mapie, ale będę wam je tutaj po kolei pokazywał. Spodziewajcie się w tym odcinku latania po absolutnie całym Chronopolis tak naprawdę, bo oczywiście konkretne wyzwania trzeba wykonywać naprawdę w różnych miejscach tutaj w tym otwartym świecie. W związku z tym będzie też sporo cięć w tym materiale, bo nie zawsze kiedy będę musiał gdzieś dalej polecieć, no to będę to pokazywał. Po prostu chcę wam pokazać wszystkie lokalizacje i to najważniejsze. Zaczynamy sobie tutaj na terenie Zandaru, bo tak się składa, że niedaleko mamy taki pierwszy w tym odcinku pierścień ryb, gdzieś na tym obszarze tutaj, więc zaraz spróbujemy sobie tam polecieć. Zdecydowanie postać latająca się tutaj nam w dzisiejszym odcinku przyda. Nurkujemy i zaraz zobaczymy, gdzie dokładnie to będzie. Tutaj kawałek dalej musiałem przepłynąć. I za chwilę na taką formację ryb powinniśmy natrafić. Ona się dopiero pojawi, jak się zbliżymy. A właśnie. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę przy poszukiwaniach. I teraz już mamy 3 na 10. Te dwa pierścienie, które już zrobiłem na przestrzeni poprzednich odcinków. Oczywiście już nie będę w stanie wam teraz ich pokazać. W każdym razie, kolejny taki pierścień znajdziemy gdzieś tutaj. Teraz z kolei na terenie Dzikiego Zachodu. I proszę bardzo. To już będzie czwarty. Jestem ciekaw, jaki pojazd odblokujemy za zaliczenie tego wyzwania. Teraz właśnie będziemy musieli się kawałek przenieść, dlatego że kolejny pierścień jest tutaj na terenie średniowiecznej Anglii. Mamy punkt szybkiej podróży, więc mogliśmy z tego skorzystać. I to będzie z tej strony, zdaje się. O, właśnie. Zdecydowanie są to ostatnie dwa odcinki, w których czeka nas dużo eksplorowania, bo faktycznie tutaj trzeba w różne miejsca sobie polecieć. Teraz lecimy do Wakandy. Tutaj, gdzie mamy te wodospady, to też powinniśmy natrafić na kolejny pierścień ryb. I rzeczywiście tak też jest w istocie. Więc mamy już 6 na 10. Kolejne 4 będą się tutaj znajdować gdzieś na terenie Lemurii. A patrząc na mapkę, swoje poszukiwania zaczniemy w tym miejscu, tylko właśnie będziemy musieli zanurkować na początek. I tutaj, żeby teraz się jednocześnie nie pomylić, bo łatwo jest pominąć te pierścienie ryb. Tutaj, z tej strony mamy kolejny taki pierścień. I właśnie na terenie Lemurii, wcześniej też, udało mi się jeden taki pierścień odnaleźć i przez to przepłynąć praktycznie przypadkowo. Teraz właśnie patrząc na tę stronę, przejdźmy sobie tędy. Przepłyńmy sobie raczej tędy. I zdaje się, że jakoś w tej okolicy była ta gromada ryb, przez którą już przepłynąłem. Ale kolejne są zaraz obok. Tutaj mamy jeszcze jeden pierścień. A przedostatni będzie tutaj, między budynkami.
I to już jest 9 na 10, więc w tym momencie możemy sobie przenieść się jeszcze dalej, gdzie będzie ostatnia taka formacja ryb, akurat niedaleko Asgardu. Tutaj w Nowym Jorku mamy też punkt szybkiej podróży, więc stąd może sobie przelecę. Zaraz za tym mostem powinniśmy znaleźć odpowiednie miejsce, oczywiście również pod wodą. A właśnie, i to będzie tutaj. No i widzicie, w ten oto sposób udało się pierwsze wyzwanie w tym odcinku zaliczyć. Tak wstępnie mam w planach, żeby w tym materiale zrobić 10 wyzwań, a na ostatni odcinek zostawić sobie 5, ale to jeszcze zobaczymy, bo różnie może być z długością tych wyzwań. Zależy, jak długo będzie nam właśnie z tym schodzić. No w każdym razie przejdźmy sobie do pojazdów i wykupmy asgardzki skif. Proszę bardzo. Może tutaj postawimy. Obróć tylko jeszcze. No bo oprócz tego, że odblokowuję sobie pojazd, to też chciałbym go chociaż przez moment przetestować. Czemu by nie? Skakujemy i proszę bardzo. Możemy sobie tym zarówno latać, jak i na przykład pływać. To jest fajna sprawa. Całkiem fajnie to wygląda, tak poza tym. Jeszcze pokażę wam z każdej strony. I w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać się za chwilę za kolejne wyzwanie. Swoją drogą bliźniaczo podobne do poprzedniego, dlatego że jak tutaj spojrzymy sobie na te wyzwania, to tym razem jest powietrzny mściciel, czyli przeleć przez każdy pierścień ptaków tym razem i też będziemy mieli 10 takich pierścieni. W tym przypadku żadnego jeszcze nie zaliczyliśmy, więc za chwilę będziemy się tym zajmować. Zaczynamy sobie od Attilanu, a tak naprawdę od miejsca tuż pod tym regionem, dlatego że tutaj, jak właśnie jesteśmy, to możemy zauważyć pierwszą formację ptaków. Okej. Mamy to zatem. W ogóle, jak przejdziemy... Aha, więcej informacji, to po prostu, żebym sobie zerknął to, co miałem wcześniej. Ale możemy oczywiście przejść sobie teraz szybką podróżą znowu na teren Zandaru, dlatego że tutaj kolejny taki pierścień się znajduje. Warto wypatrywać szczególnie właśnie gdzieś na jakichś wysokich punktach, bo tak jest na przykład tutaj. Ale szczerze mówiąc nie zawsze, bo w niektórych przypadkach te pierścienie ptaków są też na nieco niższym poziomie. Jednak nie będzie to zdecydowanie dotyczyć kolejnego pierścienia na terenie Dzikiego Zachodu, bo to też będzie tutaj gdzieś na szczycie tych gór. Proszę bardzo. Okej, teraz żeby nie musieć już lecieć za dużo, to przenosimy się do Imperium Hydry i muszę zlokalizować jeden z wieżowców, gdzie również znajdziemy właśnie taki pierścień ptaków, tylko z której strony to było? Zdaje się, że tutaj. O właśnie. Mamy to zatem. 4 na 10. Za chwilę będziemy mieli półmetek. Tylko musimy przelecieć jeszcze przez Manhattan Noir. I teraz właśnie na nieco niższym poziomie znajdziemy piąty już pierścień ptaków w Chronopolis. No nie możemy też zapominać, że niedaleko Nowhere mieliśmy również kolejny pierścień ptaków. Przecież niedawno to widzieliśmy. I to jest tak naprawdę tutaj w tej dolnej części. A właśnie, już teraz można zauważyć. Najlepiej skorzystać z szybkiej podróży, żeby tutaj się od razu przenieść i nie tracić zbyt wiele czasu dodatkowo. I teraz tak, ruszamy do Nowego Jorku, dlatego że tutaj będziemy mieli nawet dwa pierścienie, tak naprawdę.
Trzeba przyznać, że szybka podróż jest tutaj naprawdę nieoceniona i nie żałuję, że czekałem z tymi wyzwaniami do końca serii, bo teraz mogę się błyskawicznie przenosić w różne miejsca. Proszę bardzo. Na przykład tutaj. I niedaleko jest budynek, do którego też trzeba wlecieć. I znajdziemy kolejne ptactwo z tej strony. Bardzo ładnie. To oczywiście nadal nie wszystko, bo teraz z kolei będę musiał się wybrać na teren średniowiecznej Anglii, gdzieś tutaj. A na koniec jeszcze bagno Menfinga, niedaleko Manhattanu. I to też by było na tyle. Swoją drogą ciekawe. Wydaje mi się, że jeszcze chyba jakaś postać też powinna się odblokować za te wyzwania, ale może już tylko same pojazdy? To się jeszcze przekonamy. Może i same pojazdy, bo właściwie to za wyzwania do tej pory chyba tylko dostawałem właśnie jakieś auta, czy też wehikuły latające. Mam nadzieję, że lecę w dobrą stronę, ale zdecydowanie tak, tylko że bagno Manfinga było tutaj. I proszę bardzo. Mamy zatem kolejny pojazd, tym razem latający, zdaje się. Więc od razu sobie oczywiście wykupimy. Nie no, jak tak tutaj można spojrzeć, to raczej mam już absolutnie każdą postać w tym momencie. Więc raczej zostały tylko pojazdy. No to wygląda. Mini Avenged za 25 tysięcy. Ustawimy sobie tutaj i chociaż kawałek się przelecimy, żeby to sobie wypróbować. Proszę bardzo. Ja wiele razy wspominam o tym w grach serii LEGO, że sam osobiście zdecydowanie wolę jednak przemieszczać się w powietrzu jakąś postacią latającą, ale jeśli ktoś lubi dla odmiany wybrać sobie coś innego, to wtedy takie właśnie wehikuły powietrzne są jak znalazł. No to co? Kolejne wyzwanie teraz będzie nas czekać. Zobaczmy, co to będzie teraz na liście. Destrukcja dronów. Zniszczy drony obserwacyjne Kanga. One nam się kilka razy mogły rzucić w oczy, ale tak szczerze mówiąc na co dzień to niezbyt przeszkadzają. I tutaj na terenie Nowego Jorku mamy jednego takiego drona, więc wystarczy podlecieć i po prostu strzelić. Tak jest, udało się. No i lecimy dalej. Gdzie będzie teraz najbliżej? Zdaje się, że tutaj, jak polecimy sobie do średniowiecznej Anglii, to powinno być ok, bo tuż przed tym zamkiem możecie kojarzyć, że taki dron sobie latał. O właśnie, mamy go z tej strony. Nawet niespecjalnie potrzebuję tutaj postaci strzelającej tak naprawdę, bo można takimi zwykłymi ciosami takiego drona zniszczyć. Co też przed chwilą uczyniłem. Teraz Manhattan. Niedaleko tego budynku powinniśmy znaleźć drona i tak też rzeczywiście jest. Spróbuję go teraz zestrzelić. Tylko że w ten sposób może nie za dobrze będzie. Lepiej to zrobić tak. No właśnie, to jest znacznie bardziej skuteczne. Wow, teraz do Asgardu bym sobie poleciał, ale to zdecydowanie za daleko. Na drugim końcu mapki właściwie. I tutaj też gdzieś wysoko możemy na takiego drona trafić. Mam nadzieję, że tutaj go zlokalizuję. W serii LEGO jest właśnie ten podstawowy problem, że różne obiekty pojawiają się dopiero jak jesteśmy bliżej, więc zwłaszcza kiedy szukamy czegoś, no to może być ciężko nam to faktycznie znaleźć. Teraz przeniosłem się do Imperium Hydry i tutaj mamy kolejnego drona za sobą, więc też go zniszczymy. Dobra, półmetek za nami. No i teraz też, żebym wypatrzył, bo to będzie na sporych obszarach. Najpierw Egipt. Tylko właśnie muszę też się odpowiednio zbliżyć. Tutaj widzimy kapelusik srebrny, to też będzie osobne wyzwanie, no ale to jeszcze w swoim czasie. No i mam właśnie problem, żeby zlokalizować tego drona. Tego się troszkę obawiałem, bo tutaj mamy rzeczywiście go gdzieś
na terenie Egiptu, ale gdzie to było dokładnie? A, widzicie, dron był wyżej niż myślałem i dlatego nie mogłem go zauważyć. No tutaj faktycznie tak między piramidami można go zobaczyć, tylko że poruszałem się trochę na zbyt niskim pułapie. Teraz hala przed nami, tutaj również czekać będzie kolejny dron. Tutaj jest jeszcze wyżej, dobra. Tym razem szukałem może za nisko również, ale udało się. Kolejna sprawa. Dziki Zachód. Tu już mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej tego drona zlokalizować, choć jeśli znowu się okaże, że będę za nisko albo za wysoko, to będę miał mały problem. No i także w tym przypadku szukałem na początku zbyt nisko. Dobra, mam nadzieję, że to będzie nauczka na przyszłość. Tutaj, w tym miejscu, niedaleko tej góry, można to było znaleźć. Kolejny przystanek, Zandar. Już tu mam nadzieję, że wielkich kłopotów nie będzie. No i faktycznie. Dron zniszczony. I teraz albo długi lot do Attilanu, albo po prostu szybka podróż. I zdecydowanie sobie z niej skorzystamy, żeby udać się tutaj szybciej faktycznie. I proszę bardzo, ostatni dron jest tutaj. No i mamy to. Jest odblokowany nowy pojazd. Może zejdźmy na niższy poziom gdzieś, żeby sobie to ewentualnie przetestować. A może być w sumie też i Egipt. No i wykupimy sobie nowe autko. Proszę bardzo. Zobaczymy za chwilę, jak się tym jedzie. Troszeczkę wycofajmy. No, i tak to wygląda. Nie ma oczywiście dużej filozofii, tak jak to w przypadku innych samochodów dostępnych w tej grze. Jeździ się bardzo, ale to bardzo podobnie. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda z każdej strony. I zabierzemy się za chwilę za kolejne już wyzwanie. Zobaczymy. Teraz będzie czwarte. Potęga reklamy. Zhakuj i zmień obraz na każdym billboardzie. Dobre i to, że billboardy przynajmniej są trochę, a nawet zdecydowanie lepiej widoczne. Na początek udałem się do Attilanu. Tutaj akurat niedaleko punktu mapy znajdziemy billboard. I proszę bardzo, możemy sobie rzeczywiście to zhakować i ustawić jako grafikę któreś z wcześniej zrobionych zdjęć. Jeszcze zmień stronę. Troszeczkę tego tutaj zrobiliśmy wcześniej. Proszę bardzo. I lecimy od razu dalej. Stary dobry Zandar po raz kolejny. Billboard jest tutaj, z tej strony. Za każdym razem może jakieś inne zdjęcie wybiorę, żeby była jakaś odmiana. Lecimy dalej. Teraz Dziki Zachód. Tutaj też taki billboard już nawet z daleka jest widoczny. No to jest przewaga tego wyzwania, jeśli chodzi o intuicyjność nad tym poprzednim, że nawet z daleka widać dany billboard i już dużo łatwiej jest to zlokalizować, niż to było, kurczę, wcześniej. Nie ma co ukrywać. Tu akurat lecimy sobie po kolei przez następne regiony. Teraz hala i jeszcze jeden billboard. Niech będzie teraz akurat właśnie zdjęcie prosto z hali. Jak na zawołanie wręcz. A dalej mamy chociażby Nueva York i tutaj tak naprawdę znajdziemy dwa billboardy w tej okolicy. Zaczynamy sobie od tego.
Niech będzie tym razem coś z Lemurii, jeśli chodzi o zdjęcie. I teraz, żebym nie pomylił jeszcze stron, gdzie muszę się akurat udać, ale zdaje się, że to będzie raczej tędy. Za chwileczkę jeszcze się przekonamy. Tak, bo tutaj jest ta granica akurat. Dobra, i właśnie. Praktycznie na granicy Nowego Jorku i średniowiecznej Anglii możemy kolejny billboard zlokalizować. Ok, widok na Tilan, trochę z dołu. Lecimy dalej. Teraz do Wakandy chciałbym się przenieść, bo tam również jest billboard, podobnie jak też na Manhattanie, więc oba będą właściwie po drodze. I proszę, od razu widzę, kurczę, billboard z daleka i nie muszę się jakoś bardzo zbliżać. No to jest rzecz naprawdę nieoceniona, trzeba przyznać. Okej, niech będzie na przykład to zdjęcie. Oczywiście nie ma to znaczenia, możemy nawet wszędzie takie same zdjęcie dać i absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie. Tutaj billboard jest w miejscu, gdzie rozpoczynaliśmy jedno wyzwanie, aby sobie przejechać taką kolejką dookoła Chronopolis. Wyzwanie, które mi się zresztą przydało do odblokowania konkretnego pojazdu. Dobra, jeszcze dwa billboardy. Więc teraz przeniesiemy się do Imperium Hydry. Tutaj też możemy to znaleźć akurat tutaj. To weźmy właśnie coś z Imperium. No i oprócz tego Asgard. I tam znajdziemy ostatni billboard, a która akurat, kurczę, po drugiej stronie mapy. Więc szybka podróż zdecydowanie się nam przydała. Dobra, co wybierzemy tym razem? Niech będzie to. I jest motocykl Czarnej Wdowy odblokowany, no proszę. Teraz gdzie by się tym przejechać? Może tutaj. Jest trochę miejsca, taka długa, prosta, więc czemu by nie skorzystać? Skoro motocykl Czarnej Wdowy, to trzeba będzie ją akurat teraz wybrać na przejażdżkę. W takim razie zamieńmy sobie. Czarna Wdowa jest tutaj na środku. Wskakujemy. I proszę bardzo. Mamy to. No za daleko nie pojadę mimo wszystko. Bo tu już koniec drogi. Ale mogę wam to jeszcze właśnie z każdej strony pokazać, no i przenieść się na mapkę, żeby sprawdzić kolejne wyzwanie. Czas na quiz. Pamiętam, że jedno już takie coś się zrobiłem. To jest swoją drogą ciekawe, bo tutaj będziemy odpowiadać na różne pytania. Na początek dostałem się do Nowego Jorku, bo właśnie w tym miejscu można wziąć udział w takim jednym quizie. A co powiesz na to, Mondralo? Ciekawe, czy w przeszłości ludzie myśleli, że teraz to będziemy mieć latające samochody. Dobra, Sakar słynie oczywiście z Koloseum. Bardzo ładnie! Które z wymienionych miejsc nie posiada stacji kolei kangowych. Imperium Hydry, Zandar. Imperium Hydry jest, na Zandarze nie jestem pewien. Starożytny Egipt, na pewno tutaj nie ma kolei kangowych. Czym charakteryzuje się Manhattan Noir? Wszystko jest tam czarno-białe. Quiz ukończony! Odbierz swoją nagrodę! Proszę bardzo. Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania! Drugi quiz zaliczony, a pierwszy w tym odcinku. Teraz ruszamy do kolejnego. A więc tym razem Zandar. Tutaj akurat niedaleko punktu mapy znajdziemy panel z quizem. Oto i nasze pytanie! Mieszkańcy Attilanu są powszechnie znani jako Inhumans, oczywiście. I to jest dobra odpowiedź! Co trzymają posągi strzegące wejścia do asgardzkiego pałacu?
No a co mogłyby trzymać, jeśli chodzi o Asgard? Oczywiście topory. Znajdzie się na nią sekator, zanim kogoś... Który z wymienionych budynków można znaleźć w Nowym Jorku? Fisk Tower nie, posiadłość Avengers tym bardziej nie, Alchemax. Cały quiz ukończony! Gratulacje! No i bardzo dobrze. Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania! Skoro jedną z odpowiedzi na tamtejsze pytania była posiadłość Avengers, to właśnie tutaj postanowiłem teraz rozegrać sobie kolejny quiz. Akurat mamy na tyłach tej posiadłości. Miejmy nadzieję, że uważasz, bo idzie coś z wyższej półki! Co wisi na ścianach pokoju Gwenpool w posiadłości Avengers? Akurat dopiero co w poprzednim odcinku, zdaje się, tam byliśmy. No i znaleźliśmy tam komiksy. Dobra odpowiedź! Ile superbohaterskich ekranów wisi w sali bitewnej w posiadłości Avengers? O kurde, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Powiedziałbym, że mogłyby być albo dwa, albo cztery. Wątpię, że nie ma żadnego. Może... No może niech będzie cztery. Jeśli jest błąd, to później możemy i tak to poprawić. I to jest dobra odpowiedź! Okej, okay. Który z wymienionych bohaterów nie pojawia się na fasadzie budynku sztabu Timely Comics? No, nie mam pojęcia w tym momencie, ale na logikę biorąc... Pewnie Forbushman, bo jest najmniej znany. Idealny wynik! Zasługujesz na wspaniałą nagrodę! Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania! Tym razem jesteśmy w Imperium Hydry, a konkretnie w tym miejscu pod tym dużym budynkiem. I też mamy tutaj kolejny quiz. Czy podołasz temu pytaniu? Rzeźba którego z wymienionych mistycznych stworzeń znajduje się nad wejściem do jaskini na szczycie gór w Kunlun. Smoka, tak? Bardzo ładnie! Ulice Manhattanu są aktualnie pokryte grubą warstwą śniegu, oczywiście. Dobra odpowiedź! Spędziliśmy tam dużo czasu. Jak nazywa się stworzenie, które strzeże Nexusa Międzymiarowego? Panekin Mandring. No zdecydowanie będzie to Manthing. Cały quiz ukończony! Gratulacje! Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania! Pora zatem na Egipt i tutaj kolejny quiz. Ile piramid można znaleźć w starożytnym Egipcie? No jeśli mowa tutaj o tym Egipcie w Lego, to dwie. I to jest dobra odpowiedź! Gdzie znajduje się sztab Nova Corp? Na Zandarze, w Wakandzie? Zdecydowanie nie. Tutaj mamy poprawną odpowiedź. Dziki Zachód? Kurde, już teraz sam nie jestem pewien. Co ja gadam? Na Zandarze. Boże. Bardzo ładnie! Lecimy dalej. Jak nazywa się popularna na Zandarze gra? Szybkokąt. Graliśmy już w to. Jest to jedna z minigierek. Idealny wynik! Zasługujesz na wspaniałą nagrodę! Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne żołnierze. Od razu lecimy do Manhattan Noir. Nie wiem, co mi się pomyliło z tym Nova Corp. Może z czym innym początkowo to połączyłem. I dlatego odrzuciłem Zandar. Ale to oczywiste, że to chodziło o tą pierwszą odpowiedź. Znasz odpowiedź? Które z wymienionych zwierząt jest wyjątkowo popularne w Wakandzie? Pantera, oczywiście. Dobra odpowiedź! W końcu czarna pantera tam żyje. Jak nazywa się stacja kolejowa na Manhattanie? Noir. Po prostu Grand Central? Standardowo? Czy jest jednak zmienione na przykład na... Kang Central. I to jest dobra odpowiedź! Nie no, standardowo. Jak nazywa się gra, która już wkrótce stanie się hitem w Lemurii? Łowy na muszle. Czyli widzicie, tutaj też warto to sobie przejść dopiero po ukończeniu poszczególnych regionów, bo dzięki temu, że już zrobiłem tę minigierkę, no to też kojarzę tę nazwę. Quiz ukończony! Odbierz swoją nagrodę!
Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania. No i to już tylko trzy maszyny. Jedna z nich jest w średniowiecznej Anglii. I to będzie tutaj. Czy znasz odpowiedź? Która z wymienionych osób rządzi Wakandą? Czarna Pantera, to się pokrywa zresztą z poprzednim pytaniem. Bardzo ładnie! A raczej z poprzednim quizem. W którym z wymienionych sportów można wziąć udział w średniowiecznej Anglii? Świńskiej walce na kopie, też już to robiliśmy przecież. I to jest dobra odpowiedź! Ile tak naprawdę wiesz na temat Chronopolis? Jeśli akurat nie spadły, ile posągów unosi się nad halą? Kurczę, przelatywaliśmy już tam parę razy w tym odcinku. Powiedziałbym, że 8 albo 10. 10 to może za dużo. Niech będzie 8. Aj. Wybacz, to był błąd. Czyli jednak źle. To jeszcze raz. A co powiesz na to, Mondralo? Dobra odpowiedź. Bardzo ładnie. No to 10. Cały quiz ukończony. Gratulacje. Nie zapominaj, że w Chronopolis czekają inne szalone quizowe maszyny do pokonania. Wprawdzie byłem już w Imperium Hydry, ale okazuje się, że jeszcze na szczycie tego wieżowca znajdziemy kolejny quiz. Co znajduje się w logo Imperium Hydry? Okej, czaszka z maskami. Czy podołasz temu pytaniu? Które z wymienionych zachowań jest typowe dla mieszkańców Imperium Hydry? Wszędzie chodzą marszem. Które z wymienionych miejsc w Chronopolis unosi się w powietrzu? Zandar, Hala, chodzi oczywiście o Attilan, tylko tutaj mi zasłaniają napisy akurat, więc muszę chwileczkę przeczekać, żeby się upewnić, ale faktycznie mamy Attilan. Quiz ukończony! Odbierz swoją nagrodę! Dobra, od razu przenosimy się do ostatniego miejsca, jest to Cytadela Kanga. Już mogliście zresztą zauważyć, jak tutaj tę cytadelę przechodziłem, to faktycznie mieliśmy po tej stronie quiz. Jak nazywa się zdobywca, który stworzył Chronopolis? Oczywiście Kang. Miejmy nadzieję, że uważasz, bo idzie coś z wyższej półki! Bardzo ładnie! Co zniszczył Kang, aby stworzyć Chronopolis? Nexus międzywymiarowy. Dobra odpowiedź! Ile w sumie fragmentów Nexusa musieli odnaleźć Avengers? Zdaje się, że 5. Idealny wynik! Zasługujesz na wspaniałą nagrodę! Po raz pierwszy ktoś zdołał zwyciężyć we wszystkich szalonych chronopolisowych quizach! To totalnie zasługuje na kolejną nagrodę! Bardzo się cieszę. Od razu chciałbym nagrodę sobie wykupić, czyli odrzutowiec Kapitana Ameryki. Akurat nawet mam szansę tutaj to ustawić. No proszę. Super to wygląda. No to weźmy sobie Kapitana Amerykę przy okazji też. Niech on się tym przeleci. Tylko gdzie ja go tutaj miałem? Po tej stronie, po lewej. Przejście dla barw narodowych do boju gotowych. No, teraz nie przelecę tędy, a jednak się udało. A i proszę. Imponująco wygląda. To jest też fajna sprawa, bo te pojazdy to praktycznie chyba we wszystkich przypadkach są faktycznie również występujące w uniwersum Marvela, co jest niedziwne, tak samo jak mamy również bohaterów, których odblokowywaliśmy na przestrzeni tych wszystkich jak dotąd 89 odcinków. Nie no, naprawdę mi się podoba. Ładnie to wygląda. No i przejdźmy do kolejnego wyzwania. To z tymi quizami było naprawdę ciekawe, bo nie sprowadzało się tylko do przelatywania z punktu A do punktu B, ale musieliśmy się jeszcze wykazać jakąś wiedzą na temat uniwersum Marvela czy na temat gry, choć pytania nie były aż tak trudne. O, tutaj mi zostało ostatnie zwierzę, na jakim można się przejechać, bo już jechałem na owcy, koniu, wielbłądzie i świni, ale jeszcze coś tutaj jest pominięte.
Skoro mowa o zwierzętach, no to Kraven Łowca będzie tutaj idealny. Ciekawa animacja się jeszcze odpaliła, jak się nim nie ruszamy. Tutaj okazuje się, że na terenie Egiptu, za tą piramidą, znajdziemy coś, na co możemy wskoczyć. Proszę bardzo. W nagrodę odblokowujemy motocykl Kapitana Ameryki. Ja jeszcze chciałem na chwileczkę zerknąć na to wyzwanie. Skarabeusz, a widzicie. To też nie dziwne, że mi się do tej pory nie rzuciło tak bardzo w oczy, że akurat można pokierować przez chwilę skarabeuszem. W każdym razie przejdźmy jeszcze do pojazdów i motocykl Kapitana Ameryki chciałem sobie odblokować. Czyli kolejna fajna rzecz, jeśli na przykład chcemy mieć jakiś motocykl do wykonywania wyzwań, tych oczywiście, właściwie wyzwań, zadań związanych z wyścigami. Jeszcze raz sobie zamieńmy na Kapitana Amerykę. No i wskakujemy. Chociaż kawałek można się przejechać, prawda? To już zatem kolejne wyzwanie za mną. Za chwileczkę sprawdzimy, jakie jeszcze mi tutaj pozostały. Ale sami widzicie, trochę czasu to wszystko zajmuje, nawet kiedy wiemy już, czego i gdzie szukać. A pamiętajmy o tym, że normalnie na mapie tego nie widać. Wsiąść do pociągu, to już to robiłem. A, to był ten van, który był mi potrzebny swego czasu do różnych wyścigów. Kaskaderski szał, tego jeszcze nie zaliczyłem. Pamiętam, że miałem tam na terenie Attilanu jakieś rampy. 4 udało mi się załatwić, ale jest aż 15, więc jeszcze 11 do odnalezienia. Na początek hala i 2 rampy kaskaderskie, które w tej okolicy znajdziemy, więc jeszcze raz skakujemy za stery motocykla i przejeżdżamy przez to. Proszę bardzo. Ale patrzcie, chyba już tym przejechałem, skoro nic nie dostałem informacji, że udało się przejechać. No, najwyraźniej przez tamtą przejechałem, przez tą już nie. I teraz dostałem 5. rampę kaskaderską. Kolejne 2 są tutaj na terenie Dzikiego Zachodu, tylko pamiętam, że przez jedną też już przejechałem. I to była jedna z 2, które znajdziemy tutaj na tym obszarze, albo tutaj, albo po tej stronie. Zaraz zobaczymy. Na początek przejedźmy tędy. No, tędy jechałem, tak myślałem właśnie. Więc będę musiał tam wrócić i jeszcze raz przywołać sobie jakiś pojazd. Bo najwyraźniej tutaj nie korzystałem jeszcze do tej pory. A rampa kaskaderska jest jak znalazł. Więc jeszcze raz pojedziemy. Niech to tym razem będzie ten pojazd. Mam nadzieję, że go tutaj ustawię. Jakoś się na szczęście udało. W takim razie wskakujemy i przejeżdżamy. Dobra. Czyli to 6. rampa, jak na razie. Teraz pora zająć się kolejnymi 3. Ja jestem na granicy Nowego Jorku i średniowiecznej Anglii w tym miejscu. I właśnie mam przed sobą akurat jedną taką rampę. Od razu przelecimy tutaj na wyspę, gdzie znajduje się kolejna rampa. Też trzeba zauważyć, że te rampy pojawiają się dopiero jak się naprawdę mocno zbliżymy, więc też je ciężko zauważyć. Lecimy teraz do posiadłości Avengersów, bo tak się składa, że również z tej strony znajdziemy kolejną rampę, tylko potrzebuję zdecydowanie postaci latającej. No i oczywiście jakiegoś pojazdu, żeby móc się tutaj wybić. Niech będzie zwykła taksówka. Nie ma to dużego znaczenia, jaki pojazd akurat sobie wybierzemy. No i lecimy. Proszę bardzo. Czyli jeszcze 6 ramp pozostaje do odnalezienia.
tym momencie, będąc na granicy Asgardu i Zandaru, również można zlokalizować kolejną rampę. Pożyczymy sobie to auto i przelecimy tędy. Jeszcze 5 miejsc zatem pozostało. Teraz Sakar i dwie kolejne rampy, które tutaj będą w okolicy, a później zaraz trzecia, jak tylko dostaniemy się z powrotem do Zandaru. Więc najpierw tędy. Tu będzie od razu kolejna rampa. W ten sposób wracamy właśnie do Zandaru. Tutaj chyba dobrze będzie jednak się przelecieć. Przynajmniej kawałek. Dlatego, że tu jest jeszcze taka wyskocznia, z której należałoby skorzystać. A jako, że jest tu nieco mniej miejsca, to dla pewności wybierzmy sobie teraz motocykl. Może ten zimowego żołnierza. W zupełności się nada. Okej, wskakujemy, jeśli można. Proszę bardzo. Super. Wow, ale patrzcie, gdzie to mnie wyniesie. I od razu też w nagrodę, ile monet dostajemy. To dopiero nienaturalnie wyglądający skok, co? Teraz zawitaliśmy do Imperium Hydry, gdzie znajduje się przedostatnia już rampa. A po ostatnią wybierzemy się do Egiptu, jako że jest to całkiem niedaleko, to spróbuję tam dojechać bez podlatywania już w tamto miejsce. Mam nadzieję, że tutaj dam radę jakoś wyjechać. No, na szczęście nie ma większych kłopotów. Wiecie, żeby już nie musieć tworzyć później kolejnego pojazdu. Mamy zatem to. Jest ciężarówka odblokowana, bardzo fajnie. Od razu ją sobie przetestujemy. Tutaj akurat w Egipcie jest naprawdę dużo miejsca idealnie na testy nowych pojazdów. O proszę, jak to wygląda. Wydaje się, że druga postać może też tutaj usiąść? A nie, bo to inaczej wyglądało niż myślałem. Ale nie wiem, czy druga postać nie może tutaj strzelać ewentualnie, kto wie. W trybie kooperacji dałoby się to być może sprawdzić. No, ale tak to wygląda. W sumie to nie tylko w trybie kooperacji, bo przecież gdyby tutaj się dało usiąść, to można by było tak zrobić. Ale nie. To nie jest chyba żadne działko. Może faktycznie nie wygląda na to. Kolejne wyzwanie ukończone, ale to jeszcze nie wszystko, co chciałem zrobić. Ochrona danych, to już robiliśmy, bo to było na terenie Dzikiego Zachodu. Za to posągowego podboju jeszcze nie ukończyliśmy. Gdzieś tam po drodze jeden złoty posąg Kanga zniszczyłem, no ale pozostało jeszcze 9. Jeśli oglądaliście ostatnie odcinki, to możecie kojarzyć, że pierwszy złoty posąg, który jest już zaliczony, zniszczyłem tutaj w Lemurii, tam właściwie chyba na początku tego odcinka, kiedy zabierałem się za Lemurię, jakoś w pierwszych minutach. Teraz jednak przenosimy się do Nueva Jorku, na szczyt tego budynku, gdzie właśnie taki posąg Kanga również mamy okazję zobaczyć i zniszczyć. Wybrałem sobie Ironmana, żeby móc takie właśnie złote konstrukcje niszczyć po kolei. Teraz wybieramy się na zamek w średniowiecznej Anglii, bo tutaj również jakiś posąg Kanga się ostał. Zdaje się, że z tej strony, proszę bardzo. Tutaj po drodze mamy w ogóle kilka takich posągów, więc od razu po kolei się za nie zabierzemy. Tutaj w najwyższym punkcie również to mamy. Okej.
I też bardzo dobrze możecie kojarzyć, że na tyłach posiadłości Avengersów również taki posąg się znajdował. On się często rzucał w oczy, dlatego że niejednokrotnie gdzieś się tutaj z wami żegnałem w tych okolicach. Właściwie nie na tyłach, tylko tak bardziej, o, tutaj, wręcz z przodu, ale nieco bardziej z boku od wejścia. Więc na razie połowa za nami, jeszcze drugie 5 złotych posągów zostało. Zacznijmy może od Attilanu, bo tutaj niedaleko punktu mapy możemy w tym miejscu kolejny posąg Kanga odnaleźć. Standardowo, żeby nie latać tutaj niepotrzebnie po całym Chronopolis i zlatywać, to skorzystajmy z szybkiej podróży. Chciałbym teraz do Imperium Hydry się wybrać, dlatego że tutaj właściwie na wprost tego punktu mapy możemy znaleźć kolejny posąg. Oczywiście na górze, jak to zwykle bywa. Proszę bardzo. Teraz Zandar i kolejny bardzo sprytnie ukryty pomnik Kanga. Bo tutaj nie rzuca się jakoś szczególnie w oczy, ale w ładnym miejscu został postawiony. Sporo roślinności dookoła. Dużo bardziej charakterystyczne miejsce z kolejnym posągiem Kanga będzie tutaj, na terenie Asgardu. Bo musimy dostać się tu na samą górę. Proszę bardzo, mamy to jak najbardziej. No i ostatni posąg znajduje się w hali. W sumie nie będzie to aż tak daleko. Tutaj na wprost musimy się wybrać. Wcale nie jest to dłuższa podróż niż gdybym korzystał z szybkiej podróży. Tak naprawdę, bo i tak musiałbym się jeszcze kawałek tutaj przelecieć. W tym miejscu jest to całkiem sprytnie ukryte. Zwróćcie uwagę. Tym razem motocykl Gwenpool odblokowany. O proszę, to będzie też motywacja do tego, żeby wybrać sobie jeszcze tutaj Gwenpool. Gdzie ona była? Tutaj. Więc weźmy sobie jej różowy motocykl. 25 tysięcy. No trzeba przyznać, że tutaj jest tego całkiem sporo, jeśli chodzi o motocykle. No. Te różowe kolorki idealnie pasujące do Gwenpool. Innego połączenia absolutnie być nie może, prawda? To musiała się przejechać Gwenpool. Bardzo zwrotny motocykl, w przeciwieństwie do tego Ghost Ridera, którym się posługiwałem przez większość wyścigów, gdzie trzeba było wybrać motocykl, to tutaj jest ogromna różnica, jeśli chodzi o zwrotność. Naprawdę super sprawa. Przede wszystkim motocykl jest dużo mniejszy, tego się tutaj nie da ukryć. Przejdźmy zatem do kolejnego wyzwania, czyli rozmrażarka nie, bo to już robiliśmy. To było na terenie Manhattanu. Kartograf to też już robiłem. Siłą rzeczy tak naprawdę, kiedy zaliczaliśmy kolejne punkty mapy. I na tropie mruczka znajdź każdego ukrytego pana mruczka. Rzeczywiście już w kilku miejscach widziałem, gdzie się znajdują te kotki. No to najpierw niech będzie Attilan, dlatego że tutaj akurat obok mamy jednego kotka ukrytego. Wystarczy do niego podejść i wcisnąć odpowiedni przycisk, czyli w tym przypadku B. Sprawa jest zaliczona. Znaleźliśmy ukrytego pana mruczka. Teraz przenieśmy się do Asgardu. Tutaj niedaleko, gdzie mamy billboard, to będziemy też mieli kotka ukrytego. Było go nawet słychać, jak podchodziłem do tego billboardu po raz pierwszy. Proszę bardzo. A zatem również odnaleziony. Lecąc dalej w stronę Nueva Jorku również można zlokalizować pana mruczka. Tym razem tutaj trzeba będzie wlecieć. Proszę, jak się ukrył. Nie uciekaj, nie uciekaj. Jesteś bezpieczny, spokojnie.
Zrobiło się czarno-biało, a to dlatego, że również Manhattan Noir skrywa kolejnego pana mruczka. Żebym tylko go nie przeoczył. Też przecież jest to czarny kotek. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. Teraz pytanie, czy szybciej będzie do Imperium Hydry, czy do Egiptu? Chyba jednak do Egiptu. Na szczycie jednej z piramid mamy kotka. Na tamtym szczycie był Stanley do uratowania, a na tym mamy właśnie pana mruczka. Więc też jest odnaleziony. I tutaj musimy w Imperium Hydry dostać się do jednego z budynków. Proszę bardzo, tutaj troszkę niżej. Okej, jeszcze czterech. Kolejny przystanek, Cytadela Kanga, ale nie na szczycie, tylko wręcz przeciwnie, tutaj praktycznie na samym dole. Możemy też jednego kotka zlokalizować. Dobra. Teraz udamy się do średniowiecznej Anglii. To będzie po tej stronie. I tutaj też gdzieś przed tym zamkiem jednego kotka można było już usłyszeć niejednokrotnie. To było tutaj. Dobra. Lecimy dalej, skorzystajmy znowu sobie z szybkiej podróży i przenieśmy się do hali być może teraz, bo została jeszcze hala i Kunlun do tego. Jeśli o halę chodzi, to było chyba tutaj. Dobra, no i ostatnia miejscówka, czyli właśnie Kunlun. Też tutaj mamy punkt mapy, a więc dostępną szybką podróż. A kotek się ukrywa na górze. Dobra. Odrzutowiec Czarnej Pantery tym razem udało się odblokować. No to pozwolę sobie też od razu zmienić właśnie na Czarną Panterę i wybrać jego odrzutowiec. No. Wiadomo, że w Wakandzie mają, kurczę, odpowiednie środki, więc i odrzutowiec jest wysokiej klasy zdecydowanie. Też można sobie nim polatać. No ale to nadal jeszcze nie wszystko. Chciałem zająć się w tym odcinku jeszcze, zdaje się, jednym wyzwaniem, żeby 5 zostało na kolejny materiał. I sami widzicie, jak dużo czasu schodzi, żeby to wszystko pozaliczać, więc nie ma przebacz. Kolejna sprawa to Vibra Wytępienie. Pokonaj zbiegłych Vibra żołnierzy. Już w Nowym Jorku, Zandarze i na Manhattanie udało mi się ich pokonać, ale zostały jeszcze inne lokacje. Na początek obrzeża Sakaru. Tutaj możemy znaleźć pierwszych przeciwników. Okej, uratowaliśmy zatem pierwszego cywila, lecimy dalej. Tym razem dostaliśmy się na obrzeża Egiptu i również tutaj mamy złoczyńców do pokonania. Dziękuję ci. Nie ma sprawy. Również w Wakandzie nie brakuje Vibra żołnierzy do pokonania, zatem schodzimy do nich. I bez tego. Serdecznie dziękuję. Okej, lecimy dalej do kolejnej lokacji. A więc tym razem tutaj. Najpierw omijamy średniowieczną Anglię i dostajemy się na obrzeża Nowego Jorku. Witam panów. Naprawdę ci nie próżnują. Zajmiesz się awanturą nieopodal? Jeszcze trzy lokacje do zwiedzenia. Na przykład hala, i to nawet niedaleko punktu mapy, bo w tym miejscu. Więc ruszajmy. Pomocy! Jeszcze mnie, kurde, obsiedli, no.
teraz Dziki Zachód, słuchajcie. A konkretnie mówiąc, to miejsce, do którego też trzeba się dostać, żeby przeciwników pokonać. No to chyba jeszcze nie zalegnę pod kaktusami. Dzięki. Nie ma sprawy i jeszcze jedna osoba gdzieś potrzebuje pomocy. Oczywiście na terenie Imperium Hydry absolutnie nie mogło zabraknąć kolejnych przeciwników do pokonania. Pomocy! Zajmijmy się w takim razie nimi. Wyżyn powinien dać radę spokojnie. Wiedziałam, że Imperium nie zostawi mnie tak w opałach. Nie wykluczam przydatności tej dziwnej rzeczy. Interesujące. No i zanim się z wami pożegnam, to jeszcze sobie przetestujemy Milano tym razem. Jeśli ktoś twierdzi, że w Hydrze kogoś dyskryminują, to kłamie. Ja to na przykład mam znajomych i z północy, i z południa miasta. Także tak. No ale to naprawdę imponująco wygląda, jeśli chodzi o rozmiary. Robi to wrażenie. Nie da się ukryć. W każdym razie udało nam się w dzisiejszym odcinku 10 wyzwań ukończyć. Wprawdzie ten materiał naprawdę długo trwał, więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli wam się podobało. I do usłyszenia w ostatnim odcinku, w którym już dokończymy sobie pozostałe 5 wyzwań. Jak widzicie, 100% już prawie jest na naszym koncie. Do usłyszenia.